Blisko 10 tysięcy osób wzięło udział w tegorocznej 14. edycji Święta Papieru w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju. Święto Papieru, tak jak pan stwierdził, rzeczywiście odbywa się już po raz 14. Jego głównym celem jest popularyzowanie wiedzy o młynie papierniczym, o obiekcie, na terenie którego znajdujemy się tutaj obecnie. Młyn powstał w roku 1605. Nie jest to pierwsza papiernia w tym miejscu. Pierwsza funkcjonowała przynajmniej od roku 1562. Jednakże na początku XVII wieku przez te tereny przeszła duża powódź, która pierwszy młyn zniszczyła. W roku 1601 odbudowano go, stąd ta data 1605. Obiekt, właściwie papiernia, przez cały szereg lat produkowała bardzo wysokiej jakości papier. Był on wykorzystywany w urzędach wrocławskich, był wykorzystywany przez liczne drukarnie na Śląsku, ale nie tylko na Śląsku, bo i na terenie Polski, w innych krajach europejskich. Czym państwo zaskoczycie osoby, które odwiedzą, turystów, którzy przyjadą tutaj, a nawet mieszkańców Dusznik Zdroju? Czym zaskoczycie w dniu dzisiejszym ich tutaj, którzy przybędą na dziedziniec, bo wszystko praktycznie rozgrywa się na dziedzińcu muzeum, aczkolwiek nie do końca? Oczywiście mamy kilka nowych tematów, którymi, mam nadzieję, zwiedzający zostaną pozytywnie zaskoczeni. Jednym z takich tematów jest nowa wystawa sztuki papieru. W ogóle tradycją stało się, że na Święcie Papieru otwieramy wystawę właśnie prezentującą artystów sztuki papieru, dzieła powstające z papieru. Dziś taką artystką jest Joanna Stokowska. To są prace, które powstały z przetworzonych roślin, to znaczy z roślin, które są przetworzone tak, jak się robi papier. Głównie liście, dlatego że wystawa ma tytuł Rozmowa z liśćmi, wobec tego chodziło o to, żeby to było główne liście. Liście z różnych roślin, które po pewnej formie przetwarzania stają się papierem. Czy pani jest wiadomo, jak długo ta wystawa tutaj będzie prezentowana? Z tego, co wiem, to chyba do połowy września. I co dalej się będzie z nią działo? Dalej wróci do Warszawy, gdzie mieszkam, i no zobaczymy. Są różne plany, ale to jeszcze nie jest skonkretyzowane. Na dziedzińcu muzealnym odbywały się warsztaty prezentujące dawne techniki wyrobu i zdobienia papierów. Czerpanie papieru to jeden z najważniejszych elementów tego muzeum. Tutaj na co dzień produkowane są papiery właśnie tą średniowieczną techniką. Jest to technika pracy ręcznej. Jest to jedyny młyn papierniczy, który jeszcze tą technikę do pracy właśnie wykorzystuje. I tutaj właśnie jest możliwość wykonania sobie tym czerpaniem papieru kartek. Również poprzez nakładanie różnych roślin na w ten papier, wylepiając tą masę papierniczą, możemy osiągnąć jakiekolwiek kompozycje. Jest tutaj, widzę, prasa. Prasa jest współczesna, można powiedzieć, częściowo współczesna, prawda? Tak, zastosowana tutaj jest prasa hydrauliczna do wyciskania nadmiaru wody. W XVII wieku nie było. Tak, jeszcze do wieku XVIII były to prasy śrubowe ręczne. Zajmuję się techniką barwienia papieru zwaną shibori. Na czym to polega? Shibori to japońska technika barwienia papieru i tkanin, polegająca na albo złożeniu papieru, albo pognieceniu i zanurzeniu kolorowych farbach. Nie zabrakło również licznych stoisk artystów i rzemieślników, jak również artystów wytwarzających z papieru prawdziwe dzieła sztuki, origami. Odbył się również pokaz dawnych technik graficznych, takich jak na przykład kaligrafia. Zaprezentowano również dawne metody drukarskie. Na tym stanowisku prezentujemy starą maszynę typograficzną drukarską z początku XIX wieku, zwaną bostonką. Jest to maszyna o ręcznym składzie drukarskim. Nakład o niedużym nakładzie można tutaj drukować rzeczy. No co więcej można dodać? Farba jest rozcierana z tego talerza, przenoszona na czcionkę i tak następuje cały proces. A papier, na którym ci piszę, jest Dusznik, Fryderyk Chopin. Chopin, przebywając na kuracji w Dusznikach, pisał list do przyjaciela. Tak to jest ujęte, przyjęte w ogóle. I ten fragment listu jest wykorzystywany
jak rozsławia nasz papier. Owszem, ten papier dalej jest produkowany u nas w papierni. Nie zabrakło również licznych konkursów wiedzy na temat dusznickiej papierni oraz konkursów zręcznościowych. Odbył się również konkurs na najciekawszą pamiątkę zaprezentowaną na Święcie Papieru. Konkurs ten wygrała Magdalena Ochowicz z pracowni Zaczarowany Imbryk z Głubczyc za poduszkę z lnu z ręcznie wykonanym rysunkiem zabytkowej prasy. Chcieliśmy pogratulować zajęcia pierwszego miejsca w konkursie zorganizowanym przez marszałka województwa dolnośląskiego. Cieszy się pani z tej nagrody? Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję. Pomysł wziął się stąd, że szukałam czegoś jedynego, czegoś niepowtarzalnego, czegoś, co po prostu zapoczątkowało cały ten proces produkcji jakby papieru, nadruku na tym papierze. I no w sumie ta prasa wydała mi się tak oryginalna, tak fajna i tak pasująca do całej imprezy, do całego tego klimatu powiązanego z papierem, że stwierdziłam, że to będzie idealne. I chyba nie sądziłam, że aż tak bardzo. I taka poduszka chyba teraz w najbardziej eksponowanym miejscu będzie w domu. Tak. Poduszka. Tak, to będzie eksponowane na każdym wyjeździe, na który pojadę i na pewno w domu będzie też na honorowym miejscu. Na pewno się jej nie sprzedam. A na kolejne Święto Papieru zapraszamy Państwa w następnym roku. Już jesteśmy ciekawi, czym zaskoczą nas organizatorzy.